Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Jest dzisiaj ze mną pan Witold Jurasz, publicysta portalu onet.pl, a także autor książki Demony Rosji, i to głównie o książce, a raczej o przestrzeni, obszarze, który pan opisuje, ale nie tylko obszarze w znaczeniu geograficznym, ale także mentalnym będziemy rozmawiać. I bardzo się cieszę, że przyjął pan moje zaproszenie. Bardzo dziękuję. Panie Witoldzie, no patrzymy teraz na to, co się dzieje za naszą południową wschodnią granicą. Nadchodzi jesień, zima, już chłód o poranku i wieczorem czuć. Czy fakt nałożonego embarga na Rosję, jeśli chodzi o gaz i ropę, nie uderzy przypadkiem przede wszystkim w mieszkańców Europy, także w nas Polaków? No, embargo to nałożyliśmy przede wszystkim na węgiel, tylko że węgiel to jest bardzo mała część rosyjskich dochodów. Jak chodzi o ropę i gaz, to ja, będąc na przykład krytycznym w stosunku do Viktora Orbana i tego, co Viktor Orban robi w stosunku do Rosji, bo za każdym razem był tym hamulcowym, ja na przykład rozumiem jednak te racje, które stały kiedy za jego myśleniem, za jego polityką, kiedy on zaciągał hamulec ręczny przy wprowadzaniu sankcji na właśnie te dwa surowce podstawowe, energetyczne. Po pierwsze dlatego, że po prostu Węgry były w takiej, a nie innej sytuacji, ale po drugie, i to jest istotniejsze, bo sankcje co do zasady mają uderzać w tego, na kogo je nakładamy, a nie w nas. Taka jest jakby filozofia sankcji. Po drugie, sankcje, tutaj przepraszam, ale ja pracę magisterską napisałem o sankcjach, co prawda w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, tam kilka case studies robiłem. Sankcje nigdy nie zmieniają polityki państwa w krótkim czasie, jeżeli już, to w długim okresie, chociaż doświadczenie irańskie, irackie, libijskie, kubańskie, haitańskie dowodzi, że jest to raczej efekt bardzo odłożony w czasie i tak naprawdę bardziej działa obietnica zniesienia sankcji i tej nagrody, która nastąpi w zamian za modyfikację zachowania, a nie sama kara, tak? No bo sankcje to jest tak naprawdę i kij, i marchewka, tak? To znaczy ta marchewka jest jakby, zniesienie sankcji jest tą marchewką. Myślę, że zima będzie ciężka. Ona będzie ciężka, ale nie tragiczna. Dlaczego? Dlatego, że Rosja gdyby odcięła po prostu eksport całkowicie, tak do zera, to oczywiście my mielibyśmy w Europie potężny kłopot, ale Rosja za dwa lata straciłaby rynek, dlatego że to by po prostu przekonało wszystkich, że ona jest całkowicie niewiarygodnym partnerem. A Rosja nie ma możliwości przekierowania tego eksportu. Znaczy tak, jak chodzi o ropę, to jeszcze można, tak? Tylko że już dzisiaj Rosjanie sprzedają ropę ze zniżką między 30 a 40 dolarów. Ale jak chodzi o gaz, to poniżej 10% rosyjskiego eksportu to jest eksport gazu skroplonego, a to oznacza, że musieliby wybudować najpierw gazociąg, żeby eksportować, tak? Czyli ja spodziewam się, że Rosjanie raczej będą przykręcać, odkręcać kurek, tak? Zabawy kurkiem, tak. Tak, to będzie takie na zasadzie, żeby było tak, że jest kryzys, ludzie wyszli na ulicę, ale z drugiej strony odkręcili, no bo nie mogą całkowicie zakręcić z powodów, które przed chwilą wymieniłem. Pytanie tylko oczywiście jest o naszą społeczeństw zachodnich odporność i tutaj tego się obawiam, bo od lat wiemy, że ta odporność nie jest najwyższa. Przyzwyczailiśmy się do dobrobytu. No przyzwyczailiśmy się do dobrobytu i przyzwyczailiśmy się do braku złych wiadomości. Ja przypomnę słynną amerykańską interwencję w Somalii, kiedy to zginęło bodaj 30 żołnierzy amerykańskich i Amerykanie się z Somalii wycofali. A jak się cofnąć do II wojny światowej, to były dni pojedyncze, gdzie ginęło kilka tysięcy żołnierzy, oczywiście nie codziennie, ale w momencie, no nie wiem, lądowania w Normandii, prawda?
i no nie miało to po prostu żadnego znaczenia, więc to jakby nasza odporność jest mniejsza, ale na szczęście Władimir Władimirowicz tą odporność zaczął zwiększać, także tutaj chwała Putinowi za to, że nas z tego takiego spokojnego snu zaczął wybudzać. To oczywiście chwała w cudzysłowie. Panie Witoldzie, to nie będzie tak, że w pewnym momencie przywódcy, nazwijmy to starej Unii, jeśli tak można tego słowa użyć, no ale owi przywódcy starej Unii byli podczas naszego Bożego Ciała w Kijowie, mam tu na myśli... No, władze we Włoszech już się zmieniły, ale był też kanclerz Scholz, był też prezydent Macron. Czy oni nie będą stopniowo urabiali całej Unii Europejskiej, swoich społeczeństw do tego, żeby jednak zgodzić się na rozmowy? Poza tym całkiem niedawno rozmawiałem z politologiem z Niemiec, który powiedział, że jednak część takiej znaczącej narracji w samych Niemczech to jest taka, że no, na Ukrainie toczy się oczywiście spór, ale to jest obszar poradziecki. My jako Europejczycy i Unia się w to nie wtrącamy, bo to jest spór między Rosją a dawnymi republikami radzieckimi i oni mają prawo toczyć ten spór. I to wcale nie jest jakieś marginalne stanowisko czy odosobnione części elit niemieckich. Tak, mi się niemiecka polityka oczywiście nie podoba, ale to, o co pan mnie spytał, to gdybym miał tak... Ja byłem kiedyś dyplomatą i miałem taki zwyczaj, że słuchałem, jak ktoś coś mówił. Tak, i potem pisałem szyfrogram, czyli jakby tak, że tak skracałem to, co właśnie usłyszałem, więc gdybym ja miał skrócić to, co pan powiedział, to pan mnie spytał o to, czy Zachód zdradzi Ukrainę. To znaczy, czy wisi nad Ukrainą, no bo nie nad nami, chociaż niektórzy idą tak daleko, że mówią, że i nad nami zdrada Zachodu. No więc ja bym powiedział tak, po pierwsze Ukraina by tę wojnę dawno przegrała, gdyby nie Zachód. Dlatego, że skończyłaby się Ukrainie amunicja, nie miałaby wyrzutni przeciwpancernych, miała ich niecałe 3000 przed wojną, to znaczy przed tym, kiedy zostały uruchomione dostawy, część dostaw była uruchomiona przed wojną, a ma ich ponad 20 tysięcy, więc między 3 a 20 jest duża różnica. No ale przede wszystkim amunicja, przede wszystkim wsparcie satelitarne, bo przecież te HIMARSy trafiają z taką celnością nie dlatego, że są tak celne, tylko dlatego, że wiadomo, gdzie strzelać. Więc jeżeli są te nawiązania do zdrady Zachodu i mówi się, prawda, o Czechosłowacji, o Monachium, no to Czechosłowacji nikt broni nie dostarczał. Więc to jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga, prezydent Biden opublikował tekst w New York Timesie. Tekst był krótki, bardzo dobrze napisany, ewidentnie, oczywiście nie przez prezydenta, tylko przez Departament Stanu do spółki CIA, tam pewnie ileś osób siedziało i ewidentnie adresatem nie byli czytelnicy New York Times, tylko Władimir Władimirowicz Putin. I w tym tekście expressis verbis Biden mówi, że celem Stanów Zjednoczonych jest uniemożliwienie agresji Rosji, ale zarazem doprowadzenie stron do stołu rozmów. Nie ma innego końca tej wojny, realistycznego, innego scenariusza zakończenia tej wojny niż nie wyjście, wypełznięcie Rosji z tej wojny. Bo już wiemy i dzięki Bogu, że tak jest, że Ukraina tej wojny nie przegra. Ale to, że ona jej nie przegra, to nie znaczy, że ją wygra. Dlatego, że po prostu nie ma takich sił. Oczywiście tutaj niektórzy mówią w Polsce, no ale to, prawda, jest ten przeklęty Zachód, bo gdyby on więcej dostarczył broni, no to by wygrała. No tylko problem polega na tym, że ci sami, którzy potępiają Zachód, zazwyczaj mówią, no ale czy aby przypadkiem Władimir Władimirowicz nie użyje broni nuklearnej. No to nie można się równocześnie brać broni nuklearnej i chcieć, żeby Ukraina tą wojnę zaczęła wygrywać w takim sensie, żeby była zdolna do przeprowadzenia ofensywy, bo to się wzajemnie wyklucza. Ja się nie boję tych rosyjskich gróźb nuklearnych, bo uważam to za blef, ale równocześnie rozumiem, dlaczego przywódcy Zachodu, niezależnie od moich zastrzeżeń do tych czy innych, wolą być ostrożni, to znaczy, żeby nie dojść do punktu, w którym to
ten blef niekoniecznie już będzie blefem. Realistycznie rzecz ujmując, zgniły kompromis, czyli taki, z którego nikt nie będzie zadowolony, jest w mojej opinii jedynym realnym wyjściem z tego konfliktu. Pytanie, jeśli pan pozwoli, jeszcze jeden wątek. Kiedy się mówi o tym wypełznięciu Rosji, to pojawia się taka narracja, na przykład w wypowiedziach prezydenta Macrona, o tym, że Putin nie może stracić twarzy i to zazwyczaj budzi sprzeciw w Polsce, prawda? No bo jakżeż, dlaczego my niby mamy dbać o jego twarz, bo to jest kawał z SKUR syna, prawda? No okej, jest. Tylko problem polega na tym, że jeżeli on będzie wiedział, że straci twarz, to nie zakończy wojny. Bo on musi zachować twarz, żeby zakończyć wojnę, bo jak straci twarz, to straci życie. W związku z tym, o ile ktoś nie uważa, że w interesie Ukrainy jest, żeby ta wojna długo trwała, ja nie uważam, że to jest w interesie Ukrainy, dlatego że to jednak ukraińska gospodarka jest sukcesywnie niszczona, tak? Bo to o tym też trzeba, o tym też trzeba myśleć. No to zachowanie twarzy nie jest czymś, jakby to nie jest wyraz szacunku dla Putina. George Kennan, którego ja bardzo, niezależnie od tego, że w latach 90. mówił rzeczy, z którymi się już nie zgadzałem i trudno mi jako Polakowi się było zgadzać, bo on był sceptyczny w stosunku do rozszerzenia NATO, no ale Kennan w słynnym długim szyfrogramie, który to długi szyfrogram i który to Kennan był podstawą amerykańskiej sowietologii, i chyba można też powiedzieć po strategii powstrzymywania Sowietów, pisał, że Sowieci ustępują w obliczu siły, o ile, tu z pamięci zacytuję, prestige engaging showdown jest avoided, czyli jeżeli nie uderza się w prestiż Sowietów. I to jest oczywiście wbrew takiemu mojemu wewnętrznemu instynktowi, bo ja wiem, co oni zrobili w Buczy. I ja bym chciał, żeby oni stracili twarz, żeby ich wdeptać w ziemię i jakby, no tylko, że no dlatego pan był tak miły mnie zaprosić, że no nie opowiadam wyłącznie o tym, co bardzo bym chciał i co gdzieś mi w sercu gra, ale też analizuję, a analiza jest analizą na zimno. Jakby polityka niestety polega na... Za co niektórzy pana nie lubią, tak? Za co niektórzy mnie nie lubią, ale to, wie pan, jakbym chciał, żeby mnie wszyscy lubili, to by było źle. To bym, wie pan, to są takie... Są tacy dziennikarze, których bardzo lubi jedna ze stron, albo dla odmiany można też modelką zostać, tak? No ale to jakby nie ten zawód. Więc ja... Jestem, kiedy słyszę o tym szacunku ze strony Francuzów, to ja z jednej strony jestem podejrzliwy, bo mam wrażenie, że Francuzi, oni to zawsze są wobec Rosji tacy jakby i mają specyficzny stosunek i przy tym ten ich stosunek jest, tym się różni od niemieckiego, że Niemcy najpierw biorą w łapę, a później lubią Rosjan, a Francuzi ich za darmo lubią. I to jest cały problem, dlatego twierdzę, że Francuzi są większym dla nas wyzwaniem niż Niemcy wbrew pozorom. I są daleko. Bomba atomową ma. I jeszcze jednak Amerykanie póki co trzymają wojska w Niemczech, a we Francji nie, więc jakby to też troszeczkę zmienia. Jak wujek z Ameryki wywalnie pięścią w stół albo też wyłoży kasę, to w razie czego, że tak powiem, jest większa szansa na modyfikację zachowania niż w wypadku Francji. Ja jestem podejrzliwy wobec Francuzów, kiedy o tym mówią, bo mam gdzieś tak intuicyjnie czuję, że oni mogą mieć na myśli dużo więcej, niż ja właśnie powiedziałem, ale z drugiej strony też to rozumiem. Jak oglądałem debatę, dogrywkę, czyli rozmowę Emmanuela Macrona z Marie Le Pen, to ja miałem takie wrażenie, często się mówi, że to Niemcy są cynicznie wyrychowani, interesowni, a to była kapitalna debata, która pokazywała z kolei zimny interes francuski. Ja dawno nie widziałem tak zimnej rozmowy dwojga polityków, którzy ubiegają się o stanowisko, ważne stanowisko, no bo we Francji prezydent ma rzeczywiście realną władzę, nie jest... To nie jest taka władza dekoracyjna jak w innych krajach, także u nas w jakimś sensie.
To dawno nie widziałem tak pragmatycznej i tak zimnej rozmowy. Od spraw dotyczących socjału wewnątrz francuskiego, tam przez moment się pojawiły kwestie ideologiczne dotyczące szkoły i dotyczące, jak okiełznać radykalnych islamistów, to pojawił się pierwszy nerw. A tak to rozmawiali jak biznesmeni z dwóch firm. W ogóle to było zadziwiające. Ale przechodząc teraz jeszcze do tej kwestii dotyczącej Rosji i też tego stanowiska amerykańskiego, bo ja z kolei zastanawiam się, pan wymienił Kennana, moim takim ulubionym politykiem, w jakimś sensie ulubionym też ze względu na biografię, to jest Henry Kissinger, który przecież w Davos, kiedy pojawił się na monitorach, bo akurat było łączenie, już starszy pan nie podróżuje tak jak kiedyś, to on powiedział jeszcze coś więcej. Przecież on powiedział tyle, że musimy się przygotowywać do tego, a przede wszystkim Ukraina musi się przygotować, teraz parafrazuję, nie cytuję dokładnie, gdyby państwo chcieli mnie łapać za słowa, że przecież on powiedział, Ukraina musi się przygotować do tego, że musi na jakieś koncesje terytorialne iść. Nie możemy drażnić Rosji, trzeba się z nią dogadać. To jest ważny element układu sił. Oczywiście może wizja Kissingera już dzisiaj nie ma znaczenia. Może to, co on napisał w dyplomacji, w książce świetne, ja uważam ją za książkę świetną, zwłaszcza, że pisze ją Żyd, który uchodzi z Europy do Stanów Zjednoczonych i tam robi karierę. Bardzo tożsama biografia z biografią Hanny Arendt i to spojrzenie właśnie uchodźcy z hitlerowskich Niemiec daje mu ogromną przewagę w ocenie tak kontynentu amerykańskiego, jak i europejskiego i sprawnego poruszania się też na wschodzie. Mówi takie słowa, nie bez powodu. Myślę, że do Davos by go nie zaproszono, gdyby nie żądano od niego, żeby powiedział to, co myśli. Co to ma oznaczać? Że to jest jakieś oko części, establishmentu z kolei amerykańskiego, że za daleko nie pójdziemy i Abramsy bynajmniej podrostów nie podjadą? Tak chodzi konkretnie o Abramsy, to rzeczą charakterystyczną jest to, że te dostawy dla Ukrainy, one się tak jakby zwiększają, tak? To znaczy dostawy, HIMARS-ów wydawały się niewyobrażalne, powiedzmy 4 miesiące temu, dzisiaj już są normalne, za moment się okaże, że dostaną F-16, bo to już nieoficjalnie wiemy, że dostaną, więc tak jakby to narasta, tak? To znaczy to tak jakby, tylko to jest tak troszeczkę jak w pokerze. Jak Rosjanie dokładają, to Amerykanie wyrównują, tak? I jest cały czas tak, na stole jakby obie strony kładą jakby podobną ilość, odpowiednika pieniędzy z pokera, tak, czyli broni. Kissinger, powiedziałbym tak, on w tym swoim takim pragmatyzmie idzie czasami bardzo daleko i mnie to nieraz razi. Problem polega na tym, że później rzeczywistość jest taka, że się okazuje, że te jego prognozy są w znacznym stopniu trafne, tak. Myślę, że do Davos jest zapraszany też dlatego, że ma 99 lat i jest mu chyba, zdaje się, już całkowicie wszystko jedno, czy jak jest odbierany. To jest... Może mówić prawdę. Znaczy może mówić brutalne ten. Oczywiście, wie pan, trudno jest. Jeżeli ja mam powiedzieć, czy to jest okej, że Ukraina pewnie część terytorium straci, to nie jest okej. Ale próbuję teraz na moment myśleć tak, jak myślą przywódcy amerykańscy. Myślę, że oni myślą o tym w ten sposób, że Putin ma lat 70 lub też, bo nie do końca wiemy, czy jego biografia nie jest sfałszowana, 72. Nawet jeżeli założyć, że cierpi na jakieś choroby, to pewnie jeszcze jakiś czas pożyje, a jeżeli jest całkiem zdrowy, to też nie będzie rządził wiecznie. I dłużej klasztora niż przeora, tak? I myślę, że Amerykanie, to jest ten luksus, że oni się nie boją Rosji, a my się boimy. Ale oni patrzą jednak na Rosję bardziej przez pryzmat bliskowschodniego procesu pokojowego, uregulowania sytuacji na Półwyspie Koreańskim, Afganistanu i rozgrywki na lat 20-30, niż zagrożenia egzystencjalnego. Przepraszam,
czyli takiego, przez pryzmat jakiego patrzą dzisiaj na Rosję Ukraińcy i w innym oczywiście sensie też my. Rosja z takiej perspektywy mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone, jest bardzo ładne określenie, kiedyś usłyszałem fading power. Fading to jest, no jeżeli to tak jak zdjęcie, które blaknie, tak? To znaczy ono jeszcze ma kolory, ale ich jest coraz mniej, tak? To jest taki proces, nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć, czyli takie blaknące mocarstwo, schodzące, to znaczy innymi słowy takie, które jeszcze cały czas nim jest i będzie, no bo ma tą broń nuklearną. Nawet jeżeli rosyjska armia, w sensie siły lądowe okazały się niewiele warte, lotnictwo okazało się niewiele warte, słynny system przeciwdostępowy E-2AD się okazał wcale nie taki doskonały, jak sądziliśmy, no to mają bombę atomową i cześć pracy, no i to załatwia. No, jak się dobrze stanie we Władywostoku, to przy dobrej pogodzie widać prawie Japonię. Tak, no ale to nie zmienia faktu, że jeżeli spojrzeć na, jeżeli porównać Rosję, nawet tą, w której istnienie wierzyliśmy rok temu, czyli dużo silniejszą niż ona realnie jest, i Sowiety, no to jest cień Sowietów. To jest, zresztą, to jest w ogóle w gruncie rzeczy wielkie pytanie, dlaczego do tej wojny doszło, tak? Tych odpowiedzi jest kilka, hipotez w zasadzie, a nie odpowiedzi. One być może gdzieś jakiś miks tych odpowiedzi, tych hipotez jest prawdziwy, ale jedną z naczelnych jest to, że Putin nie zgłupiał wbrew pozorom, tylko on po prostu zrozumiał, że to jest ostatni moment, kiedy oni mogą odbić Ukrainę. I dlatego, że za 5 lat, za 10 lat będą słabsi niż są dzisiaj, tak? Oczywiście to niczego nie usprawiedliwia i w XXI wieku tak się po prostu nie działa, a na pewno nie w tych szerokościach geograficznych, ale wydaje mi się, że te rosyjskie elity tą świadomość, mimo tej całej fanfaronady, mimo tego całego udawania, jacy to oni są potężni, to ja jakoś intuicyjnie czuję, że oni wiedzą, że wcale nie są tym, kogo udają, tak? A zaraz do tego przejdziemy, bo bardziej się zagłębimy w pana książkę. Ale wie pan, mnie to też z kolei nie dziwi, dlatego że to nawet dla polskiego autora, kiedyś Filip Memches, nie wiem, czy pan czytał taką książkę, wydał bardzo ciekawą książkę, zbiór wywiadów, to zdaje się wydały krakowskie Arkana, zbiór wywiadów z rosyjskimi myślicielami, także strategami, tam jest i rozmowa i z Duginem, i z Glebem Pawłowskim. 2006 rok, rozmowa z Glebem Pawłowskim, który już o tym mówi, że no, Rosja musi się ustosunkować, oczywiście tutaj cudzysłów, co on przez to rozumie, do spraw albo Ukrainy, albo Polski, najlepiej obydwu krajów, no ale przede wszystkim oczywiście w pierwszej kolejności do Ukrainy, czyli znowu w jakąś orbitę wpływów ją mocniejszą wciągnąć. Tutaj jeszcze jak pan mówi o tym takim kęsie naruszania granic i naruszania pewnego porządku wewnętrznego, wewnątrzeuropejskiego. Nie wiem, czy pan pamięta, jak Władimir Putin na Kremlu z takim całym dostojeństwem ogłaszał wcielenie Krymu w granice Federacji Rosyjskiej, powoływał się na case kosowski. I zawsze mówił o tym, że, no przepraszam, to wy pierwsi zaczęliście, naruszyliście pewien porządek pojałtański, więc ja tylko zareagowałem. Teraz mówię jako adwokat diabła. Więc to jest oczywiście bardzo ciekawa gra. I jeszcze słyszałem jedną ciekawą teorię, jak pan mówił o hipotezach od afganologa, doktora Gajdy, który otwarcie na antenie Polskiego Radia, jak z nim rozmawiałem, i to powiedział, że prawdopodobnie Amerykanie taki wykonali blef w Afganistanie. Ja nie wiem, na ile on tłumaczy Amerykanów, na ile rzeczywiście tak stwierdza, żeby dać poczucie Putinowi, sprawdzić go w jakimś sensie w tym pokaże politycznym, że my jesteśmy słabi, że my tam uciekaliśmy z tego w Afganistanu, bo jesteśmy tak słabi, że musieliśmy zostawić ten sprzęt, uciekać. I w związku z tym Rosjanie zrobili to, co zrobili, bo Amerykanie bardziej realistycznie oceniali potencjał rosyjski niż same Włosy. I podejrzewam, że też nie wierzyli, że będą sojusznikami Rosjanie w przypadku konfliktu na Pacyfiku Ameryki, że raczej bliżej Pekinu. Co pan o tym sądzi na przykład? Wie pan co, no, brzmi super logicznie. Problem polega na tym, że bardzo wiele rzeczy bardzo niemądrych w historii brzmiało super logicznie.
A ja po prostu nie wiem, dlaczego Władimir Putin napadł na Ukrainę. I przepraszam, bo ja wiem, że pan cały czas widzę te zdjęcia tej dłoni kobiecej z umalowanymi paznokciami wystającej z masowego grobu. I nie chcę, żeby to tak jakoś zabrzmiało niestosownie, ale nieraz sobie myślę, że wie pan, analizując polską politykę, nauczyłem się jednej rzeczy. Ilekroć za dużo myślałem, dochodziłem do błędnych wniosków. Polska polityka jest naprawdę tak szalenie nieskomplikowana, prosta, by nie rzec prymitywna, że im mniej się myśli, tym trafniejsze są wnioski. Co oczywiście wyklucza z analizy politycznej takich ludzi mądrych jak pan. Jak pan. Ale wie pan, może chodziło o to, że Władimir Putin ma partnerkę, która jest gimnastyczką i na przykład ona jest giętka, on nie i chodzi cały zdenerwowany, bo go plecy bolą. To jest z kolei miód na moje serce, jeśli chodzi o funkcjonowanie wywiadów, czyli zajrzeć do głowy przywódcy, co on ma tam w głowie i co może zrobić. Tak, nie? A najgorzej jak się okaże... To jest marzenie każdego rozsądnego wywiadu. Tak, a najgorzej jest to, jak się okaże, jak się tam zajrzy, to tam jest mniej niż się spodziewamy, tak? Tak też bywa. A propos polskiej polityki, to jest tak, jak patrzę na przykład na historię polskich służb. To nigdy żadne zmiany personalne, w zasadzie prawie nigdy, no może poza pojedynczymi przypadkami bym teraz musiał wymienić konkretne przypadki, nie chodziło o żadne zarzuty natury merytorycznej czy dotyczące kompetencji, tylko sprawy personalne. A, no to w Polsce 90% to polskiej polityki. Natomiast a propos tego Kosowa, tak, to rzeczywiście jest bardzo częsty argument. Ja go zresztą pamiętam jeszcze z czasów, kiedy ja pracowałem w naszej ambasadzie w Moskwie. Tylko Rosjanie pomijają jeden szczegół i należy im o tym przypominać. Mianowicie, że zanim my jako Zachód interweniowaliśmy, my jako NATO w Kosowie, to tam się coś stało. A stało się dokładnie, stała się czystka etniczna robiona przez Slobodana Miloszewicza. I to jest ten właśnie jeden drobny szczegół, o którym Rosjanie zawsze, znaczy nie zapominają, oni go jakby świadomie pomijają, bo to im pozwala manipulować rzeczywistością i trzeba im to zawsze przypominać. To znaczy Ukraińcy, zresztą oni próbowali coś takiego jakby wyprodukować, tak że prawda, to oni interweniują w obronie Ukraińców, prawda, bo tam ma miejsce ludobójstwo, rzekomo dokonywane przez Ukraińców na ludności Donbasu, no więc nie miało nic takiego miejsca i to trzeba o tym przypominać. To jeszcze jedna kwestia, która jest szalenie istotna, bo jak czytam pana teksty i wcześniejsze też takie publikacje, teksty dla szerszej publiczności, które pan pisał też na Facebooku, to ja wiem i mam to z tyłu głowy, że z kolei polscy publicyści czy analitycy dzielą się na dwie kategorie. Tych, którzy kompletnie pomijają aspekt służb specjalnych, co jest czystym nonsensem. Oczywiście są tacy, którzy przeceniają, co też jest oczywiście nonsensem, bo wtedy ten świat znowu jest jakiś taki zwielokrotniony, nienaturalny. I są tacy, którzy uwzględniają ten aspekt. Pan należy do tych, którzy uwzględniają ten aspekt. I tu bym chciał przejść do takiej sceny, która była sceną no, dla mnie taką quasi szekspirowską wręcz. Może przesadzam, ale w jakimś sensie ja ją tak odbieram. Czyli spotkanie Rady Bezpieczeństwa z końca lutego, 21 lutego, na Kremlu i to przepytywanie, czy to ganienie Naryszkina. Jak pan to ocenia? To był teatr dla mas, czy rzeczywiście Naryszkin wiedział, że ta operacja tak zwana specjalna wówczas może skończyć się kompletną katastrofą, ponieważ miał wszelkie dane ku temu, tylko bał się zakomunikować prezydentowi, który już podjął decyzję i już chciał przejść do historii jako ten, który będzie właśnie może odbudowywał właśnie Rosję. Nie sowiecką, bo podobno Putin nie lubi Sowietów, ale lubi wielką Rosję. Wiemy, że FSB zajmowało się Ukrainą, a nie SWR, czyli Patruszew.
Dokładnie. SWR, czyli wywiad zagraniczny. Swoją drogą to by też w dużym stopniu tłumaczyło tą klęskę Rosjan, dlatego że FSB to jest policja polityczna, a SWR to jest wywiad zagraniczny. To są po prostu jednak dwie różne instytucje. Czy to było autentycznie tak, że on go postanowił publicznie upokorzyć? Czy też to było wyreżyserowane, żebyśmy wszyscy komentowali, że on go publicznie upokorzył i żeby wszyscy niżsi rangą urzędnicy pomyśleli sobie, skoro nawet może upokorzyć publicznie Patruszewa, no to w związku z powyższym trzeba uważać i nie wolno się sprzeciwić, to tego uczciwie rzecz ujmując nie wiem. I to jest drugi raz, kiedy mówię nie wiem w rozmowie z panem, ale robię to absolutnie świadomie, bo wydaje mi się, że my w tej chwili w analizie Rosji znajdujemy się mniej więcej tam, gdzie Zachód znajdował się przez długie lata Związku Sowieckiego. I tu powiem jedną historię, którą zresztą pisałem w książce. Mianowicie wróżono, czy też może nie wróżono, ale odczytywano układ sił na Kremlu po tym, jak się ustawiali przywódcy na mauzoleum. W jakiej odległości od pierwszego sekretarza, tak? Tak, no i na jednym z nagrań, jeżeli dobrze pamiętam, Andropow ustawił się dość daleko towarzysza Breżniewa i interpretowano, że akcje Andropowa spadają. Rzecz polega na tym, że on po prostu się zorientował, że mu się but rozwiązał. I no, tak jak to starszy pan jakoś chciał się schylić, ale nie dał rady. Później nogę na stopniu postawił, ale to było dopiero widać, jak w latach 90. wyszło nagranie zrobione od tyłu. I z tego wyciągnięto wielkie interpretacje o tym, jak to Andropow jakby słabnie, a Andropow dwa lata później był sekretarzem generalnym KPZR. Putin na pewno miał kilka wcieleń. Putin 1.0, no to jest ten wczesny Putin, kiedy on ma formalną władzę, ale de facto jeszcze nie ma władzy jako takiej. Chociaż pamiętajmy, on się szybko zabrał za oligarchów, tak? To był pierwszy jakby jego cel. Mimo że przez nich został też do władzy wypchany, jeśli tak można, no, wsparty. To dlatego dokładnie w nich uderzył jako pierwszych. Putin 2.0 to jest pierwszy wśród równych, to znaczy on już konsoliduje władzę, ale on nadal jest, prawda, jedynie jednym z wielu istotnych. Putin, może czy to można powiedzieć, że to jest Putin 1.0. Putin 2.0 to będzie Putin, który jest sędzią pomiędzy różnymi frakcjami, czyli to już nie jest tak, on jest już jednak nad nimi, ale jego władza polega na tym, że on raz sprzyja jednym, raz sprzyja drugim. 3.0 to jest Putin, który jest już carem, to jest tak mniej więcej 2010-2012 rok. No i wreszcie i pytanie, czy nie mamy do czynienia z Putinem 4.0, czyli tym, który już nie tylko realnie jest carem, ale jest również carem, który może wysłać na przysłowiowy oczywiście szafot, no bo ten szafot w Rosji polega na tym, że się wypada z okna, a nie, że jest się po prostu publicznie straconym. Ja uważam, że porównania ze Stalinem są na wyrost, tak? To znaczy wydaje mi się, że ci ludzie w jego otoczeniu, no to na pewno nie jest to taki układ, jak mieli, prawda? Doktor Krzysztof Rak twierdzi, że Putin jest za leniwy i za bardzo lubi pieniądze, żeby być Stalinem. A to swoją drogą jest jeden z największych plusów Rosji. Zresztą ja pamiętam taką debatę, w której brałem udział kilka lat temu i w tej debacie uczestniczyła taka młoda pani zajmująca się walką z korupcją i powiedziała, że powinniśmy Rosji pomóc zwalczać korupcję. A ja wówczas zgłosiłem się do dyskusji i zadałem pytanie, czy korupcja osłabia państwa. I ta pani odparła, że jak najbardziej. Ja mówię, no to po co ją zwalczać w Rosji? I już nigdy mnie tam więcej nie zaprosili, bo to było chyba niestosowne.
Ale pan jeszcze patrzy na jedno takie bardzo wrażliwe miejsce, takie podbrzusze Rosji. Coś, co ja zrozumiałem swego czasu czytając Lermontowa, żeby było śmiesznie, książkę bohater naszych czasów, czyli Kaukaz. Czy nie powinno być tak, że my tam powinniśmy nie tylko wspierać Ukrainę, ale zrobić jakąś zawieruchę na Kaukazie? No, kiedy wybuchła wojna, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, ja napisałem taki tekst w Onecie, czas podpalić Kaukaz, sugerując, że powinniśmy wpompować trochę pieniędzy i przesłać trochę broni i doprowadzić do tego, żeby tam znowu wybuchła wojna. Czyli mówiąc krótko, podpalić południe Rosji. Oczywiście jest pewien kłopot. Otóż Rosjanie bardzo skutecznie spacyfikowali Czeczenię. Więc to, co mówię, jest amoralne, dlatego że terror jest taki, że my byśmy wysyłali ludzi najprawdopodobniej na śmierć, na tortury, no ale znowu, ja się zajmuję analityką, a nie jakbym się chciał zajmować moralnością, to bym księdzem został, no ale nie zostałem. Jest bardzo skutecznym zabiegiem Rosjan zmiana czeczeńskiego ruchu z narodowo-wyzwoleńczego na dżihadystyczny. To spowodowało klęskę w istocie tego ruchu. To uprościło Rosjanom pokonanie, ale to też oznacza, że my dzisiaj musielibyśmy w istocie wejść w jakiś układ, no nie z Achmedem Zakajewem, bo on co prawda reprezentuje Czeczenię, będąc w Londynie, ale to nie on byłby tym człowiekiem, który mógłby podpalić Kaukaz, gdybyśmy chcieli go podpalić. Musielibyśmy zwrócić się do dżihadystów. To jest, jak wiemy, bardzo ryzykowna taktyka. Bo to jest bardzo skuteczna taktyka i bardzo ryzykowna taktyka, co udowodniła historia. Więc ja powiem tak, ja tego nie postulowałem, ja stawiałem znak zapytania. I trzeba by zważyć, bo to na pewno jest, na pewno byłoby to wypuszczenie dżina z butelki, a on się jakoś niechętnie później do tej butelki daje zagonić z powrotem. Więc no na pewno trzeba by być ostrożnym. Jak każda wojna rozpętuje emocje, które potem ciężko powstrzymać. Panie Witoldzie, jeszcze jedna kwestia, która też odnosi się do książki, jak i do pana bezpośrednich kontaktów z Rosjanami. Czasami tak jest i w spotkaniu z jakimś konkretnym człowiekiem, mimo że go potem na przykład dobrze poznajemy i niby zmieniamy o nim zdanie, ale istnieje takie stereotypowe przekonanie, że to pierwsze wrażenie rzeczywiście jest ważne i warto je zawsze mieć pod powiekami, z tyłu głowy, jak się pewną postać, pewnego człowieka, pewien kontakt zapamiętało ten pierwszy raz, że czasami ta intuicja pierwsza jest najważniejsza. A jak było w pana przypadku, kiedy pan już wylądował w Moskwie i pierwszy raz zobaczył Moskwę, poznał tamtejszych Rosjan? Czy moje pierwsze wrażenie było... Pan, przepraszam, że jeszcze panu słowo wchodzę, to dla państwa tytułem wstępu, którzy, jeśli państwo nie czytali książki, bardzo zachęcam, bo pan Witold nie tyle analizuje tam 158 psychoanaliza Władimira Putina, jego otoczenia i tak dalej, tylko bardziej pokazuje Rosjan. I to są demony Rosji bardziej, co w tych Rosjanach tak naprawdę tkwi. I próba pokazania tego, zastanowienia się nad tym, to jest próba refleksji. Tak to odbieram, jeśli chodzi o partię pana książki na ten temat. Ja powiem panu w ten sposób. Ja tak się w moim życiu złożyło, że spędziłem znaczną część swojego dzieciństwa w Afryce i na Bliskim Wschodzie. I jakby oczywiste dla mnie było, kiedy tam byłem, że jestem w innej cywilizacji. Nie gorszej, nie lepszej, innej.
Rosja, jak się ląduje na lotnisku Szeremietiewo czy Domodjedowo, widzi się ludzi, no dobrze, alfabet jest inny, ale ludzie są tacy jak my. Ulice wyglądają tak mniej więcej jak nasze, mniej więcej, bo później się okazuje, że niekoniecznie, tu już nie chcę wchodzić w szczegóły. Ale to jest wrażenie, które można mieć, jeżeli jest się tam kilka dni. A jeżeli jest się tam odrobinę dłużej, tylko że właśnie dlatego, że ludzie wyglądają tak jak my, to bardzo ciężko jest to przyjąć do wiadomości, to sobie człowiek uświadamia, że to nie jest Europa. Przy czym dla jasności, ja nie chcę powiedzieć przez to, że skoro to nie jest Europa, to jest gorsze, bo taki eurocentryzm jest mi obcy. I zabawne jest to, że gdyby tu siedział ktoś z tych oficjalnych Rosjan, to zaraz by zaprotestował, a potem by pewnie się zorientował, że przecież oni sami tak mówią. Oni cały czas podkreślają, że oni nie są, że oni są Rim, przepraszam, czyli że są trzecim Rzymem, że oni są osobną w ogóle cywilizacją. Rzeczą, która najbardziej rzucała się w oczy, to były relacje międzyludzkie, które były oparte na tym, że jak mam pieniądze, to jestem kimś, jak ich nie mam, to jestem nikim. Że w naszej rozmowie jakby, no na przykład pan jest bardzo sympatycznym prowadzącym, miło nam się rozmawia. No, ale gdyby pan był rosyjskim prowadzącym, to musiałby pan kilka takich statusowych elementów jakby odegrać, żeby sobie ustawić mnie, tak? Czyli jakby to, odciągnąłby pan tutaj jakby mankiet tak, żeby było widać na przykład jakiś drogi zegarek, żebym ja od razu poczuł, że a mnie nie stać na taki, jaki pan ma, prawda? Siedzielibyśmy w jakiś taki sposób. No nie miałby pan może wyższego krzesła, ale w każdym razie w jakiej, no jakąś poduszkę by pan miał na przykład, prawda? Tak, żeby w każdym razie, żeby pan, żebym ja musiał tak jakby lekko w górę patrzeć, żebym czuł respekt, w jasności ja go czuję z szacunku do pana, ale pan by musiał mi to jakby okazać, tak? Żebym ja tutaj, przyszedł gość i niech zna swoje miejsce, prawda? To są takie drobne szczegóły, ale one wszystkie pokazują taki bardzo głęboki autorytaryzm i to zresztą prowadzi mnie, bo ja, jeśli nie miałbym powiedzieć, o czym jest ta książka, to ja bym powiedział tak, że to jest książka, ja nie napisałem posłowie, co zresztą jest błędem być może z mojej strony, ale ja chciałem, żeby każdy sobie przeczytał i sam został z tym, co tam przeczytałem. Teraz tłumaczę książkę na angielski. Jako że anglojęzyczni czytelnicy Rosję znają trochę słabiej, to dla nich napiszę posłowie jednak. I w tym posłowie chcę napisać rzecz następującą, że są dwie szkoły myślenia. Jedna szkoła myślenia mówi tak, że jest demokracja, ona tworzy kulturę. Widzę Japonia, widzę Niemcy. Przyszli Amerykanie, zrobili demokrację. Okazało się, że te narody były w stanie jakoś nawet się, że tak powiem, zaadoptować do tego systemu. A druga szkoła mówi, że nie, to kolejność jest dokładnie odwrotna, to znaczy, że jest pewne podglebie kulturowe, z którego wyrasta demokracja. No to jest książka o tym, że tego podglebia tam nie ma. Po prostu. Tak najkrócej rzecz ujmując. Jego tam po prostu nie ma, tak? To społeczeństwo jest tak głęboko, przepraszam za to słowo, przeżarte. Ale nawet nie nacjonalizmem, nacjonalizm jest wtórny w mojej opinii, autorytaryzmem, że tam nie ma żadnych szans na to, przynajmniej ja ich nie widzę, a na pewno nie widzę ich jakby w takiej dającej się przewidzieć przyszłości, żeby Rosja miała się w jakiś fundamentalny sposób zmienić. Mówię w jakiś fundamentalny, bo nie chcę powiedzieć, że ona się w ogóle nie będzie zmieniać. Tak? Ona się będzie zmieniać i ona nawet być może będzie się zmieniać prędzej czy później w pożądanym przez nas kierunku, ale zanim ona dojdzie do pożądanego przez nas punktu, to minie jeszcze długo, 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 długo czasu. Także chwała Bogu ministrowi Błaszczakowi za te wszystkie czołgi i haubice, które kupuje.
I to jest piękna pointa, nic dodać, nic ująć, ale jeszcze jednak jeden temat chcę poruszyć jako... może nam się zaczarować, po prostu miłośnik literatury rosyjskiej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim literaturę niewątpliwie XIX-wieczną, czyli no trudno na przykład nie myśleć o nowożytnej rewolucji, o nowożytnych przewrotach, nie znając Biesów Dostojewskiego. Prawda? Trudno nie rozumieć, nie analizować na przykład miłości podszytej melancholią, jakimś tragicznym niespełnieniem, nie znając Czechowa. Trudno się nie śmiać z pewnych absurdów, które są również bliskie rzeczywistości polskiej, nie znając Martwych Dusz Gogola, zresztą Ukraińca, jakby to dzisiaj powiedziano. Trudno nie rozumieć pewnych odmętów też duszy rosyjskiej, nie znając Jerofiejewa, nie znając w ogóle masy książek z literatury rosyjskiej. Ja tutaj się bardzo zgadzam, jak przeczytałem książkę profesor Ewy Thompson na temat figury Jurodiwiego, czyli świętego szaleńca w literaturze rosyjskiej. Dla mnie to było nieprawdopodobne odkrycie, że jak bardzo istotny jest szaleniec dla Rosji i rosyjskości, również dla jej władzy. No, kim był Rasputin, prawda? No, fenomenalna rzecz, to Państwu polecam. Do czego zmierzam? No właśnie, no to teraz moje pytanie jest takie, co zrobimy z tym całym dziedzictwem? Znaczy, a może inaczej, czy to nie jest tak, że współczesny Rosjanin jest taki, jaki jest? No bo jednak, jak już ten Lenin przyjechał w tym pociągu z tymi swoimi koleżkami, jak oni tam zaczęli robić te porządki, a potem się... Okrutny Stalin jeszcze dołączył, a i można powiedzieć, oczywiście mówię to z przekąsem, ja wiem, że zaraz się wielu osób oburzy i polski szlachcic Dzierżyński w tym był, którego po piersie do dzisiaj stoi na Łubiańca, raczej zostało podobno przywrócone przez towarzysza Władimirowicza, może nie wyniesione stamtąd w latach 90. Tego nie wiem, nie byłem, trudno mi się do tego odnieść. No to może dlatego ten współczesny Rosjanin jest dzisiaj taki, jaki jest. Bo czy on taki jest w powieści Turgieniewa? No nie wiem. U Dostojewskiego rzeczywiście pojawiają się demony. Co do Dzierżyńskiego, to kiedyś wiceminister spraw zagranicznych Białorusi mi tłumaczył, że Dzierżyński to był w ogóle Białorusinem, a nie Polakiem. Powiedziałem mu, że proszę bardzo, oddaję. No problem. Że żadnego to sporu nie zamierzam toczyć, a to tak w ramach perwersji. Jeszcze pamiętam, że w Mińsku był klub, taki klub, gdzie idzie się, żeby uprawiać clubbing, i był to klub imienia Dzierżyńskiego. I zawsze miałem takie poczucie, że po prostu to jest jednak, przyszedłem to poważny program Instytutu Pamięci Narodowej, ale to nie wiem, czy to wypada tak powiedzieć, ale że to jest tak jakby, nie wiem, człowiek poszedł do klubu imienia Heinricha Himmlera. No, coś w ogóle jakiś po prostu kompletny ten. A teraz powiem panu coś, co boję się, że może być bardzo złym posunięciem z mojej strony. Otóż wie pan, ja w czasach licealnych, w czasach studiów dużo czytałem. No i tak rzeczywiście przeczytałem Czechowa, coś tam innych też. A jak pojechałem do Rosji, to nie czytałem w ogóle. Znaczy czytałem sobie książki, powieści, które mnie interesowały, ale szczerze powiedziawszy nie czytałem ani Czechowa, ani Puszkina, ani Turgieniewa i prawdę powiedziawszy dzięki Bogu. Mam wrażenie, i to nie jest, proszę tutaj dobrze mnie zrozumieć, to nie jest uwaga do pana kierowana, ale mam wrażenie, że jednym z przekleństw Polski jest to, że my zamiast po prostu patrzeć na Rosję i robić zdjęcie z rzeczywistości, usiłujemy szukać głębi. Jej tam nie ma. To znaczy my w... Minister Szojgu, zapewniam pana, nie czyta Puszkina. Ławrow może tak, chociaż myślę, że bardziej czyta New York Timesa, dokładnie tą kolumnę, gdzie patrzy, czy jego inwestycje, to które ma na inne nazwiska,
to prawda, czy akcje do góry idą, czy do dołu, tak? Putin, no sądząc po tych tekstach, które napisał, coś tam przeczytał, ale biorąc pod uwagę, jakie głupoty wypisuje w tych swoich tekstach, intelektualistą to on też nie jest, tak? Mam wrażenie, że bardziej ich interesują ceny jachtów, Rolls-Royce'ów, Mercedesów, a nie wszyscy ci twórcy, których pan wymieniał. I pamiętam, że ja miałem taki moment w Rosji, że właśnie jakiś ten... Strasznie chciałem zgłębić to intelektualnie, ale miałem bardzo mądrego szefa, Wiktora Rosa, który mi właśnie powiedział, żebym ja po prostu... Żebym nie szedł tą drogą, żebym właśnie po prostu obserwował tą rzeczywistość i... Kto za panem chodzi. Tak, nie próbował, wie pan, dorabiać jakiejś szczególnej głębi, bo efekt będzie taki, że ja odnajdę głębię tam, gdzie tej głębi jest na płciźnie. Rosja jest płcizną. Tam nie ma... Tam tego wszystkiego nie ma. Oni chcą, żebyśmy my myśleli o nich w ten sposób. A mówiłem o tym, że Szojgu nie czyta. Ci, którzy w Buczy mordowali, myślę, że nawet w ogóle nie znają tych nazwisk. Po prostu. Rosja jest bardzo prosta i przyziemna, cyniczna, hiperrealistyczna, zimna, a wysoka kultura jest tak naprawdę wyłącznie produktem eksportowym, który ma zamydlić nam oczy. To prawda. Był taki moment, że w Berlinie można było obejrzeć kawał poważnej sztuki XIX i XX wiecznej rosyjskiej. Nie trzeba było jechać na wschód, tylko do Berlina i nie bez powodu. Chyba zresztą wie pan, no, ale to jest znowu, no to jest tak jak pan, no ja pominę nazwiska, bo rozmawiamy o Rosji, a nie o Polsce, ale jeżeli się usiłuje zrozumieć polską politykę, to oczywiście też można sięgnąć do bardzo mądrych książek, ale dużo częściej można tą politykę zrozumieć, wiedząc, która grupa obsadza które spółki Skarbu Państwa. I dokładnie tak samo jest z rosyjską polityką. W związku z tym ja przestrzegam wręcz przed przeintelektualizowaniem analityki. No to szkodzi. I to jest druga świetna puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Witold Jurasz, publicysta portalu onet.pl i autor książki Demony Rosji. Zachęcam do czytania, zupełnie oryginalne, inne spojrzenie na Rosję. I pragnę przypomnieć, że już niedługo m.in. pan Witold Jurasz, pan dr Maciej Zakrzewski, dr Michał Patryk Sadłowski i dr Krzysztof Rak spotkają się tutaj w Instytucie i będziemy rozmawiać o Rosji, o jej państwowości, o jej historii, o tym też, jak Polacy przez polskie tradycje polityczne spróbujemy się przyjrzeć, jak odbieraliśmy Rosję, na ile fałszywie, na ile nie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.